No niesamowite. O. Panie Maćku. Panie Leszku, co pan tutaj robi w tej wyziębionej, opuszczonej chałupie na Łemkowszczyźnie? Ten opuszczony dom to efekt akcji Wisła z 1947 roku. Oczywiście z tych terenów wysiedlono około 30 tysięcy ludzi. Krzywdząc ich ogromnie na tereny północnej i zachodniej Polski. Tak, w Łemkowie byli dość spokojni tutaj w czasie wojny. Nie tylko nie było waśni, ale Łemkowie pomagali Polakom. Szczególnie kurierzy, nie tylko kurierzy podhalańscy, ale właśnie łemkowscy. Jak Węgrzynowicze. Tak, Jan Peregryn. To były takie znakomite osoby właśnie związane z tym, że przeprowadzali tutaj ludzi. Właściwie nawet paradoksem jest to, że te wysiedlenia prowadził człowiek przeprowadzony przez Jana Galika. I on jako jeden z nielicznych tutaj pozostał na tym terenie. Dzięki temu. Panie Leszku, może ruszymy takim dawnym kurierskim szlakiem, jak posiedzimy sobie trochę w tej zimnej chałupie. Może ktoś przyjdzie, jakaś gospodyni, i przyniesie nam strawę, na przykład tą meringię. Tak, słynno takie zawiniątko, chleb wybierany w środku i pakowany masłem. Ale też masło, bunc, także to była taka wałówka na drogę, zarówno dla tych kurierów, jak też dla ludzi, których oni przeprowadzają. Tak, i był to taki normalny posiłek pasterski. Всюди присутні, Господи Боже мій, благослови їх на цю дорогу, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. No, Panie Leszku, mamy meringiu. Możemy iść na kurierski szlak, tak jak podczas II wojny światowej, ale lepiej dla bezpieczeństwa oknem, a nie drzwiami. Panie Leszku, dlaczego tych Rusinów nazwano Łemkami? Prawdopodobnie od słowackiego słowa lem, które oznaczało lecz. I tak nazwali ich sąsiedzi, czyli Bojkowie. I ta nazwa została przyjęta przez nich już od pierwszej połowy XIX wieku, zaczęła funkcjonować. To jest tak zwana cerkiew karpacka. Najstarsza tak, w Polsce. Zachowana, tak. W 1813 roku część cerkwi przeniesiono tutaj z nad rzeki i dołączono. 150 metrów przetoczono na balach. I dołączono do części, która jest z przodu. Słyszałem, panie Maćku, że tu na wieży tej świątyni znajduje się interesujący dzwon z 1615 roku. Rzeczywiście jest to dzwon, któremu przypisywano magiczne właściwości. Miał on bowiem rozpędzać burzę. Wspaniałe, fenomenalne ikony i ta najważniejsza część w każdej cerkwi, ikonostas, ten pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku. Wydaje mi się, że tutaj część jest chyba przesunięta. Tak, rzeczywiście ikonostas to powinna być taka jednolita ściana z czterema pasmami przedstawień, a tu mamy tylko dwa górne.
koronacja Matki Boskiej i 12 apostołów, a powyżej scenę ukrzyżowania. W środku Chrystus na krzyżu, po bokach Maria i święty Jan Ewangelista. Zaś obok nich mamy proroków ze Starego Testamentu. Panie Maćku, jak to się stało, że ta część ikonostasu znalazła się tutaj z tyłu za ołtarzem? Był to wymóg liturgii rzymskokatolickiej. W prawosławiu za ikonostas może wejść tylko pop, zaś w religii rzymskokatolickiej musi być dostęp do ołtarza. Carskie wrota. Carskie, ale wcale nie dla cara, tylko dla Jezusa Chrystusa, gdyby się pojawił. Tylko on mógł przejść przez te drzwi. A te boczne tutaj? Te boczne diakońskie były dla popów, którzy mogli wchodzić za ikonostas. Przy carskich wrotach mamy tak zwane ikony namiestne, czyli Jezusa, Marię. Tutaj mamy archanioła Michała i tam patrona tegoż kościoła. Czyli takie ikony najważniejsze, naczelne. Najważniejsze postacie. Ale szczęśliwie się zdarzyło, że ten ikonostas tutaj tak, zachował się zachował i ocalał, bo nie podzielił losu wielu innych, które były ze świątyń przecież usuwane. Jesteśmy we wnętrzu tej starej, maleńkiej XVI-wiecznej cerkiewki. Tak, ona została dostawiona do nowej cerkwi i teraz stanowi zakrystię. Ale kiedyś rzeczywiście był to odrębny kościół, przepięknie wymalowany około 1607 roku. Tego typu zdobienia nazywały się dawniej Biblią Pauperum, czyli Biblią dla ubogich. Czyli dla wszystkich praktycznie. Tak. Był to komiks, ale komiks dla ludzi umiejących czytać i pisać, bo wszystkie te sceny są podpisane. To, co jest też ciekawe, to jest tak zwana aktualizacja. W tym czasie, w XVII wieku, bardzo często używano do przedstawień nie strojów antycznych, tylko strojów ówczesnych. Czyli ja zwróciłem uwagę szczególnie tutaj na wjazd do Jerozolimy Chrystusa, gdzie on jest ubrany w strój ludowy, a także patrząc na Jerozolimę, przypominają mi się tutaj rodzime lokalne tak, budowle nowe, zamkowe. Zamek Nowosądecki właśnie jak też chociażby, miał, tak. Jak chociażby w tym miejscu. Panie Maćku, to jest chyba największa, najwspanialsza ikona tak, w tej cerkwi. Ikona przedstawiająca tutaj sąd ostateczny. Pochodzi z XVII wieku, z początku XVII wieku. Rzeczywiście jest to tak zwany straszny sąd. U góry aniołowie zwijają rolkę nieba, tak jak to jest w Apokalipsie. Jezus sądzi żywych i umarłych. Poniżej stoi jego tron. Pod tronem ręka trzyma wagę. A te takie tak, diabełki to taki element ciągnął w dół. Ludowy, taki można powiedzieć troszeczkę humorystyczny. Tak, tutaj mamy węża grzechów. Diabły niosą grzechy poszczególne. Oczywiście. I na dole mamy potępionych, tak, którzy wpadają do piekła. A gdzie są ci szczęśliwi? A szczęśliwi są po drugiej stronie, udają się do raju. Raj tu jest wyobrażony jako takie koło. W środku mamy Matkę Boską na wielkim tronie, a powyżej mamy hierarchię świętych. A apostołowie? Oto tutaj są wyodrębnieni. A ten cały rząd, tak? Tak. Panie Maćku, czy w cerkwi ikona była traktowana jak dzieło sztuki? Znaczy też, ale przede wszystkim był to taki jakby bezpośredni telefon do Pana Boga. Zupełnie inaczej traktowano ikony, raczej miały one charakter teologiczny. Czyli były jak gdyby dziełem modlitwy. Ich twórcy musieli być ludźmi nieskazitelnymi moralnie, bardzo pobożnymi, musieli pościć, bardzo dużo się modlić, a dopiero potem mogli brać się do malowania ikon. To jedna z najstarszych ikon w tej cerkwi przedstawia Arona, proroka, brata Mojżesza. Prawdopodobnie, tak sądząc po rozmiarach, kiedyś ta ikona stanowiła jedne z drzwi diakońskich. I jest to jedyna ikona, pozostałość po poprzednim ikonostasie.
Tutaj, panie Maćku, na południowej ścianie cerkwi zauważyłem taką ciekawą, interesującą inskrypcję. W ważnym miejscu pod oknem. Jest to inskrypcja z 1604 roku. Dwie osoby, jakiś Bartłomiej i jakiś Nikola Kiernozicki, podpisali się na ścianie. Byli budowniczymi. Tak się właśnie prawdopodobnie przypuszcza. Przepiękne miejsce, panie Leszku. Panie Maćku, jestem zachwycony i zauroczony, ale daleka droga jeszcze przed nami. Tak, pójdźmy, może spotkamy jakiegoś Łemka, który nas przeprowadzi przez granicę. Szlakiem dawnych kurierów. Da 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 da